Witajcie, to mój pierwszy wideoblog. Mam nadzieję, że będziemy się spotykały tutaj co tydzień. Dzisiaj chciałam zacząć od rozmowy o zwalnianiu, czyli o slow beauty. Do niedawna zastanawiałyśmy się, jak wtłoczyć maksimum w 24 godziny, czyli jak pracować to do uwiądu nad klawiaturą. Jak się bawić, to intensywnie. Jak jeść, to szybko. Jak urlop, też intensywnie. Jak dbać o urodę, to skalpelem w nią, to zastrzykiem, to laserem i mniejsza o ból, grudki i ewentualne kłopoty. Teraz natomiast główkujemy i to poważnie, jakby tu zwolnić. Moda na slow life wynika chyba z tego, że cena, jaką płacimy my, nasze zdrowie, nasza uroda, nasze ciało, nasza dusza, my sami i nasi bliscy, okazała się ogromna. Także dzisiaj proponuję Wam zwolnić na froncie kuchenno-kosmetycznym, czyli tłoczymy oleje. Ucząc Was automasażu twarzy, szyi, dekoltu metodą Yoga Attractive, zawsze duży nacisk kładę na to, czego do tego masażu używamy. Dlatego mamy zawsze olejki ekologiczne, zimno tłoczone, jak najświeższe. A to, że pięknie pachną, to tylko dzięki temu, że są pełne olejków eterycznych, a nie sztucznych pachnideł. Co jednak może być świeższego niż olej własnoręcznie wytłoczony w domu? I właśnie o tym dzisiaj. Taki domowy olej, na przykład tutaj mamy migdały, jest świeżutki i tak naprawdę wytłoczony w niczym. Właściwie nie przypomina tego, co możemy kupić nawet w najekologiczniejszym ze sklepów, bo zawiera osad. Jak dodasz taki olej do sałatki, to masz nutri-kosmetyk. Jak posmarujesz buzię, ja to bardzo chętnie robię, to masz wspaniały krem. Można by o tych cudownościach świeżych olejów mówić długo, ale chciałabym się zatrzymać na chwilę nad omega-3, czyli słynnymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi, które są wyjątkowo cenne dla zdrowia i dla urody. Otóż weźmy taki olej lniany. Świeżo tłoczony zawiera ponad 50% omega-3. Jednak po 72 godzinach, słuchajcie, po 72 zostaje z tego 1/3. Także wyobraźmy sobie, co się dzieje po 3 tygodniach, po 3 miesiącach. Także dzisiaj zwalniamy. Dzisiaj zwalniamy z olejami, które nie tylko pyszne, nie tylko zdrowe, ale są tłoczone z radością i z głębokim oddechem. I tego dzisiaj Wam slow pięknością życzę. Takiego dnia, żebyście miały choćby chwilę, gdzie możecie naprawdę zapomnieć o pośpiechu.